Dzień dobry. Dzisiaj omawiamy temat Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja, czyli zagadnienia, które są omawiane w 6 klasie szkoły podstawowej. Zobaczmy, jakie są najważniejsze daty dla tego tematu. 3 maja 1791 roku to uchwalenie Konstytucji 3 maja, następnie 1792 rok, czyli Konfederacja Targowicka oraz 1793 rok, czyli niestety drugi rozbiór Polski. I zaczynamy od Sejmu Wielkiego, czym był i jakie były jego postanowienia. Konsekwencje pierwszego rozbioru Polski otrzeźwiły Polaków, dzięki czemu wzrosła liczba zwolenników reform. Wśród nich znaleźli się wychowankowie szkoły rycerskiej i szkół prowadzonych według zasad Komisji Edukacji Narodowej w celu wprowadzenia praw, które mogłyby zreformować państwo i uniezależniłyby Polskę od Rosji. Doprowadzili oni do zwołania w Warszawie Sejmu w 1788 roku. Był to Sejm niezwykły, ponieważ o ile inne Sejmy trwały zaledwie parę tygodni, ten obradował aż 4 lata od 1788 roku do 1792. Dlatego nazywamy go Sejmem Wielkim. W wyniku obrad Sejm Wielki jako pierwszy w dziejach polskich opodatkował szlachtę i duchowieństwo. Pozyskanych stąd środków starczyło na powołanie 65-tysięcznej armii, choć Sejm pozwolił na powiększenie armii z 24 tysięcy do 100 tysięcy. Kolejnym krokiem milowym w historii było uchwalenie prawa o miastach. Dzięki niemu mieszczanie, którzy zamieszkiwali miasta należące do dóbr królewskich, za swoje zasługi mogli uzyskiwać stopnie oficerskie, tytuły szlacheckie, a nawet godności duchownych. Co więcej, za tym szła jeszcze możliwość nabywania majątków ziemskich i sprawowania urzędów. Jak to się stało, że ten Sejm nie został zerwany? Otóż podjęto decyzję, że będzie to Sejm skonfederowany, czyli podczas posiedzeń nie obowiązywało liberum veto. Prawa były uchwalane większością głosów, a nie w sposób jednomyślny, jak dotychczas. Jak uchwalono Konstytucję 3 maja? Największą wagę jednak przywiązywano do reform funkcjonowania państwa. Projekt przebudowy państwa opracowali Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i Hugon Kołłątaj przy współpracy króla. Efektem tych prac było uchwalenie 3 maja 1791 roku Konstytucji przez obradujących posłów i senatorów. Był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie, ponieważ wcześniej tylko Amerykanie uchwalili swoją konstytucję. Co to oznaczało? Rzeczpospolita stała się monarchią konstytucyjną, a to znaczyło, że od tej pory państwem rządził król z rządem, czyli ministrami, na podstawie konstytucji. Zniesiono wolną elekcję i wprowadzono dziedziczenie tronu. Na Sejmie Walnym nie obowiązywało już liberum veto, dzięki czemu osłabiono wpływy magnatów i obcych państw. Pamiętacie Monteskiusza i jego postulat trójpodziału władzy w państwie? Idąc za jego wzorem, wprowadzono trójpodział władzy na władzę ustawodawczą sprawowaną przez Sejm, wykonawczą, czyli króla i rząd, oraz niezależne sądy. Nowością też było objęcie ochroną prawną chłopów. Konfederacja Targowicka do czego doprowadziła? Niestety, uchwalonych reform nie udało się wprowadzić w życie. Magnaci, którzy nie zgadzali się na reformy w 1792 roku, zawiązali konfederację w miasteczku Targowica. Przywódcy Konfederacji Targowickiej, do dziś pamiętani jako zdrajcy, Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski zwrócili się o pomoc do carycy Rosji, Katarzyny II, która wysłała przeciwko polskim reformatorom swoje liczne wojska. W obronie konstytucji wybuchła wojna. Wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka króla, wygrały bitwę pod Zieleńcami. Natomiast pod Dubienką nad Bugiem Polacy z Tadeuszem Kościuszką jako wodzem odparli wielokrotnie większą armię rosyjską. Niestety, wojska rosyjskie miały przewagę liczebną i po 3 miesiącach walk pokonały polską armię. Caryca Katarzyna
zagroziła królowi Stanisławowi Augustowi detronizacją i kolejnym podziałem państwa. W tej sytuacji król, nie chcąc dopuścić do kolejnego rozbioru, wydał rozkaz, by zakończyć walkę i poparł Targowiczan. Działania te nie powstrzymały Rosji i popierającej ją Prus od drugiego rozbioru Polski, dokonanego w 1793 roku. Prusy zagarnęły część Mazowsza, Wielkopolskę, Toruń i Gdańsk. Natomiast Rosja zajęła ziemie wschodnie, czyli białoruskie, ukraińskie oraz Podole. Zastraszeni i przekupieni posłowie na sejmie zwołanym w Grodnie zatwierdzili drugi rozbiór Polski. Co więcej, unieważnili większość postępowych reform Sejmu Wielkiego. Również Konstytucja 3 maja została zniesiona. To oznaczało, że takie słabości państwa polskiego jak liberum veto i przywileje szlacheckie wróciły do łask. Wielu zwolenników reform było zagrożonych i musiało uciekać z kraju, ponieważ rządy przejęli uczestnicy Konfederacji Targowickiej. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnych odcinkach.